Cześć, tu Grzesiek z blogu Hey Dom i witajcie w moim nowym kulinarnym programie i jeszcze to zmieszczę. Muszę Wam opowiedzieć o moim najnowszym odkryciu, w sumie rocznym odkryciu, bo już od roku używamy tego urządzenia. Jest to mini piekarnik, nieważne jaka firma, wszystkie szczegóły oczywiście znajdziecie tutaj i w opisie tego filmu, gdzie możecie zobaczyć to konkretne urządzenie, co ono posiada i tak dalej. Ale ja bym chciał Wam powiedzieć o tym, co dla mnie jest najważniejsze i co w tym urządzeniu najbardziej lubię. A najbardziej lubię to, że używam go prawie codziennie. Podgrzewam nim różne rzeczy. Mam pizzę, wrzucam do niego pizzę. Mam kiełbasę, potnę sobie i robię sobie grilla, bo mieszkamy w mieszkaniu, więc nie możemy tego zrobić na balkonie, ani nie mamy ogródka, więc to jest bardzo fajny substytut. Generalnie to urządzenie sprawdza się w każdym momencie, ponieważ robię bardzo dużo rzeczy w nim beztłuszczowo. Jeżeli kupię jakiś gotowy obiad typu kotlet i chcę podgrzać, wrzucam go do tego. Dlaczego nie robię tego w dużym piekarniku? Bo to wymaga dużo prądu. A w tej chwili prąd jest bardzo drogi, w związku z tym to urządzenie pozwoli naprawdę bardzo dużo oszczędzić, bo bardzo szybko się nagrzewa. Niestety jest pewien problem. To urządzenie to jest tak zwana beztłuszczowa frytkownica, ale co za tym idzie, wysusza nam to wszystko. W związku z tym, jak chcemy coś z nim zrobić, na przykład kurczaka, to ja w tym momencie muszę dać troszkę tłuszczu, tłuszcz oczywiście tam ocieknie i tak dalej. I co jest właśnie fajne, to mamy beztłuszczowe, to znaczy, że cały syf spływa nam poniżej tego grilla, który jest w środku. I wszystko jest naprawdę mega soczyste, o ile nie robimy tego za długo. Ja osobiście tego typu urządzenie po prostu zwariowałem na jego punkcie i uwielbiam robić różne rzeczy. Wiem, nie jest to smart dom, ale jednak jest to smart rozwiązanie według mnie, które naprawdę bardzo, bardzo się sprawdzi. Gdyby nie to, że dostałem to urządzenie na testy, to w życiu bym nie pomyślał, że tego typu urządzenie jest tak fajne i po prostu tak warte uwagi. A koszty są nieduże, bo jesteśmy w stanie kupić tego typu produkt za około 300 zł. Jak na możliwości, to naprawdę warto jest wydać te pieniądze. No i oczywiście, naprawdę wychodzą z niego bardzo smaczne różne rzeczy. Fajne, bo możemy też ugrillować warzywa, co dla mojej Kasi jest bardzo fajną opcją. Jeżeli podobał Ci się tego typu short, szybki materiał, pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał, a więcej tego typu tematów oczywiście znajdziesz na blogu hejdom.pl. Zapraszam!